Przejeżdżaliśmy obok. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego Vlogmasa. Jesteśmy już po Mikołajkach, ja przyjechałam do Lidla zrobić zakupy. Jest kilka rzeczy, które chciałabym właśnie znaleźć tutaj, mam nadzieję, że jeszcze będą. Tak naprawdę do Lidla nie jeżdżę na zakupy, bo mam nie po drodze. Ostatnim razem chyba zakupy robiłam latem, bo przejeżdżaliśmy obok. Ale dzisiaj jest kilka rzeczy, które chcę sprawdzić. Więc zobaczymy, co uda mi się kupić. My już jesteśmy po Mikołajkach. Wczoraj Sebastian z okazji Mikołajek poszedł z klasą do kina na film Trolle 3 i był bardzo zadowolony, więc wydaje mi się, że to był naprawdę dobry pomysł właśnie, żeby wyjść do kina z tej okazji. A Augustinka widziała Mikołaja i nie bała się. Nie byłam pewna, jak to u niej będzie z Mikołajem, bo tak naprawdę jeszcze nigdy się nie spotkała z Mikołajem, ale nie, było dobrze. Powiedziała, że piosenkę śpiewała, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. U nas zaczął padać śnieg, pruszy, więc jest trochę szaro. Nie wiem, czy widzicie, chyba nie widzicie. Nie widzicie, ale zaraz Wam pokażę. Dobra, nie przedłużam, bo chcę zrobić jak najszybciej zakupy i wracać do domu. I właśnie taką mamy pogodę dzisiaj. Pruszy delikatnie, więc możecie nawet nie zauważyć, że pada. Zakupy zrobione, ale spójrzcie, jak się rozpadał. Zanim ruszę, muszę śniegu trochę zebrać. Śnieg coraz bardziej pada, więc jadę prosto do domu. Zakupy, jak widzieliście, również zrobiłam, ale to dopiero w domu, więc jedziemy. Jestem z powrotem w domu, ale wiecie co, jest śnieżyca, świata nie było widać, jak jechałam do domu. Ja mam tutaj zakupy, część zakupów właściwie, część została jeszcze w samochodzie, bo akurat pani sprzątała klatkę, więc nie chciałam chodzić tutaj z powrotem, ale przy okazji wezmę Grega, żeby mi pomógł, bo trochę ich się uzbierało, ale niewygodnie było mi je nieść. Wiecie co, chyba choroba mnie bierze, tak już od kilku dni czuję, że coś mnie łapie, więc za chwilkę, wiecie co, zanim pójdziemy po zakupy, zrobię takie fajne szoty z kurkumą i z imbirem, ale śnieżyca kotłuje, normalnie kotłuje. Ale wracając właśnie do shotów, zrobię sobie takie shoty z pomarańczami. Kupiłam właśnie specjalnie pomarańcze. Mam nadzieję, że mam tutaj, a mam w torbie, więc zanim pokażę Wam zakupy, zrobimy właśnie te shoty. Bardzo fajne, takie na odporność, ale pięknie pachną. To jest zapach mojego dzieciństwa na pewno. Więc zanim Wam pokażę, co jest potrzebne do ich zrobienia, przygotuję najpierw wszystkie składniki. Składniki przygotowałam i pospieszyłam się, przekroiłam już dwie cytryny na pół, bo za chwilkę będę wyciskała tutaj sok. Dalej mam pomarańcze, wzięłam trzy, bo moje są nie za duże, ale można użyć dwie duże. Tutaj dalej mam spory kawałek imbiru. Z przypraw mam kurkumę oraz pieprz kajen, tutaj taki ciemny puder. I na końcu mam jeszcze oliwę z oliwek, ona jest opcjonalna, ale użyjemy ją, żeby kurkuma lepiej się przyswoiła. I zacznę od wyciśnięcia soku z cytryn oraz pomarańczy i tutaj przygotowałam również blender, w którym będziemy to wszystko miksować. Teraz
Teraz obiorę imbir i pokroję w mniejsze kawałki i również wrzucę do pojemnika. Teraz dodaję przyprawy, 2 łyżeczki kurkumy, 1 i 2 oraz porządną szczyptę pieprzu cayenne. Na koniec odrobina oliwy z oliwek i możemy miksować. I gotowe, możemy nalewać do kieliszków. Tutaj mam już 2 takie eleganckie kieliszki dla siebie i dla Grega, więc możemy polewać. Greg? Yeah? Join me for a shot. Shot. Do dna. Literally. Na zdrowie. Na zdrowie. And? Wow. Strong, huh? Mm, that's interesting. But it's tasty. Mm-hmm. I feel myself getting healthier. Me too. Wypiliśmy do dna, możemy iść po zakupy. Jesteśmy z powrotem w domu z zakupami. Na razie wszystko jest jeszcze w torbach, ale wiecie co, pokażę Wam jeszcze 2 prezenty, które dzisiaj dokupiłam dla Augustinki i dla Sebastianka. I muszę się pospieszyć, bo Sebastian zaraz będzie w domu ze szkoły. I oczywiście nie chcę, żeby zobaczył, więc pierwszy prezent już Wam pokazuję. Więc zacznę od jego prezentu szybciutko. Spójrzcie, kupiłam taki boxing set, czyli zestaw do boksowania. Tak mi się spodobał, że nawet sama mam ochotę w to poboksować, o! I on kosztował około 60 zł, dobrze, nie pamiętam, 69,99 albo 60 zł po prostu. Więc to będzie już ostatni jego prezent od nas. A dla Augustynki wzięłam jeszcze puzzle, bo to był naprawdę fajny zestaw. Tutaj jest aż 9 zestawów, 9 w jednym i oczywiście jest z Paw Patrol, czyli z psim patrolem. Ona teraz ma taką naprawdę dużą fazę na puzzle, miałam nie kupować, ale jednak jak zobaczyłam właśnie ten zestaw, to wzięłam go. Więc to już ostatnie prezenty dla nich, już nie będę nic kupować. Ich prezenty będę na pewno mogła pakować, a teraz wykładam resztę zakupów i Wam pokazuję. Sebastian już właśnie przyszedł ze szkoły, a tutaj moje zakupy. Kilka rzeczy też mam tutaj na święta, ale spójrzcie, co znalazłam. Znalazłam chocolate chunks, czyli kawałki czekolady. Nie wiem, czy pamiętacie, nie mogłam nigdzie znaleźć groszków czekoladowych i spójrzcie, Lidl ma kawałki czekolady i wzięłam 2 opakowania, jedna z ciemnej czekolady gorzkiej, a drugie z mlecznej. Wzięłam też przyprawę do piernika, właściwie wzięłam 2, przyda nam się dzisiaj jedna z nich. Wzięłam suszone śliwki bez pestki, te przydadzą mi się do bigosu, on chyba się nazywa królewski. Z kwestii smaku będę robiła na święta, on jest przepyszny i robię go już co roku. Te śliwki dość fajnie wyglądają, suszona tradycyjnie, polski produkt. I one są takie dość mięciutkie, wiecie? Bo czasem się trafiają takie twarde mocno, ale te są dość fajne. Wzięłam też słoiczek chrzanu, tutaj mam koncentrat do barszczu, ale na święta będę robiła taki własny domowej roboty barszcz. Już powinnam zacząć go przygotowywać, a ten wzięłam tak w razie czego, może akurat się przyda. I tutaj wzięłam taki fajny dodatek z czarnego bzu i z sokiem cytrynowym. On jest do herbaty, drinków, lemoniad i piwa. Wzięłam tak do spróbowania akurat na ten sezon zimowy. Wzięłam powidła węgierkowe, czyli ze śliwki. One przydadzą mi się właśnie do bigosu tego na święta. Wzięłam również sól himalajską, bo nie mam w domu. Wzięłam banany, tutaj wzięłam bake rolls na wieczór sobie, weekendowy. Wzięłam też 2 pigwy, bo była bardzo duża przecena, chyba 80%, więc wzięłam do spróbowania. Wzięłam też cukier drobny, cukier puder i tutaj trochę pieczywa, taką bagietkę dużą dla Grega wzięłam. Jak to się nazywa?
zaraz wam powiem. Czeburek z mięsem. Tak, do spróbowania, ale fajnie wyglądał. Dla siebie wzięłam cebularza oczywiście. Taki ma mocny zapach, że od razu mnie ochota naszła na niego, ale Greg zrobi śniadanie, więc jem go na lunch. Wzięłam dla dzieci pretzle. Moje dzieci uwielbiają te pretzle. Na weekend wzięłam boczek wieprzowy, surowy. Dwa opakowania. Wzięłam też płatki, tutaj mam corn flakes, ale mam też lubelli, dwa opakowania, ale już schowałam. I tutaj mam gwiazdy betlejemskie. Była dość duża promocja na nie, jak brało się trzy, to ta trzecia była za grosza tylko, więc wzięłam trzy i jedną jutro zawiozę dla mojej mamy. I spójrzcie, co znalazłam. Znalazłam fajną taką tackę. Ona była po przecenie, dlatego ją wzięłam. 50% zniżki i zapłaciłam za nią tylko 9,99 i to jest taka tacka do przenoszenia i ozdabiania tortu, ale ja będę używała nie tylko do tego. Można też po prostu na nią coś położyć i postawić na stół. Też będzie ładnie wyglądała. I bardzo się spodobał mi ten kolor zieloniutki. I to było wszystko. Ja teraz to pochowam i zaraz do was wracam z Sebastianem. Ja tutaj jeszcze ogarnęłam zlew i wiecie co? Zostało mi jeszcze tego szota, bo ta porcja, którą robiłam, jest na 4 szoty, więc będziemy mieli z Gregiem jeszcze na jutro. A to ma same liście. Wymyślasz. Nie. Zobacz, jakie piękne kwiaty mamy. O kwiatki troszkę zadbam. I wymienię doniczki dla tych świątecznych. Płyn do kwiatków. I tak moje gwiazdy prezentują się w doniczkach. Prawe już mamy mąkę. Miód, cukier, co jeszcze? Sody oczyszczone, kakao, masło i jedno jajko. Nie, 1/4 szklanki ciepłego mleka. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem z Sebastiankiem. Będziemy robić pierniki. Tak postanowiłam, taka pogoda dzisiaj i tak miałam w planie zrobić w weekend albo w środku tygodnia i tak wyszło, że w środku tygodnia i będziemy mieli weekend bardziej taki luźny, więc mamy już przygotowane wszystkie składniki, już wam mówię, jakiego przepisu dzisiaj używamy. Jest to przepis w kwestii smaku, to jest dokładnie ten sam przepis, który użyłam w tamtym roku, jest bardzo prosty, szybki do zrobienia i łatwy. Tutaj są składniki, już wam pokazuję. Widzieliście, my swoje już też przygotowaliśmy. A będziemy dzisiaj ozdabiać pierniczki lukrem i posypkami. Mamy aż 3 rodzaje posypek. Te kupiłam jeszcze w Azji w tamtym roku. Z myślą właśnie o tych świętach, bo była bardzo duża promocja i one są ważne dość długo, chyba jeszcze do następnego roku. I bardzo ładnie wyglądają. Sebastian, się otworzysz, pokażesz, jak one wyglądają. Bardzo ładne takie kolory mają, spójrzcie, jaśniutko niebieskie i białe, te drugie są, tamte drugie pokaż. Czerwono-brązowe zielone. I zielone, tak. I tutaj mamy jeszcze tą kolorową posypkę, którą mieliśmy wcześniej i mamy również taki pyłek złoty, który bardzo ładnie wygląda na samym lukrze i tu z tyłu mamy cukier, puder i potrzebna jeszcze jest mi cytryna do zrobienia lukru. Więc zaczynamy. Przepis oczywiście podlinkuję wam pod filmikiem. A my robimy, tak? Tak. Sebastian już pozytki podjada, co? Mhm.
ciasto mamy gotowe, no nie? Tak. Tutaj wygląda ono tak. Mamy tutaj już foremki, już myślałam, że nie mam, ale znalazłam. Sebastian zaraz wybierze kilka, mamy ich dość sporo i one są duże, więc wybierzemy tylko kilka wzorów i będziemy robić. Tutaj mam już stolnicę. Mamy również takie znaczki, żeby zrobić w ciasteczkach, ale one tak naprawdę dobrze nie działały dla nas w tamtym roku, więc nie wiem, czy będziemy używać je, czy nie. Zobaczymy. I tutaj mam jeszcze gingerbread man, czyli takie ludziki z piernika w trzech rozmiarach. Więc te na pewno wykorzystamy. Tutaj mamy wałek i co jeszcze? To wszystko, więc możemy zaczynać. Nie wszystko, tutaj jeszcze przygotowałam takie maty do pieczenia, będziemy na nich piekli. Są to maty wielorazowego użytku, ja mam tutaj trzy, ta ostatnia nie jest jeszcze używana, więc już schowam, wykorzystamy te dwie. I one są naprawdę bardzo dobre, wystarczy je włożyć do zmywarki albo po prostu umyć w zlewie i możemy je używać, aż nam się zniszczą. I link do nich podawałam Wam chyba w tamtym roku, można je znaleźć na Allegro. Pierwszą porcję pierniczków możemy wkładać do piekarnika na 10 minutek, a piekarnik jest nagrzany na 180 stopni. Sebastianuś, ile mieliśmy na tamtej blaszce? 9. 9, a na tej mamy? Tutaj mamy 10 i tutaj mamy jeszcze 5, więc w sumie wyszło nam 24. Tutaj jeszcze mam kawałeczek, więc też coś ulepimy. Dobra, lecę wyjmować pierwszą porcję. When we bring those, everyone would at least have 4 if we were to share it. To prawda, no. So long to do the math. Słucham? Fajnie wyszło. Fajnie wyszło. Jeszcze ozdobimy, no nie? Dobra, zaraz włożymy kolejną porcję. Zakładam już ostatnią porcję pierniczków i za chwilkę Sebastian przyjdzie tutaj dekorować je. Przyznam, że im starszy Sebastian, tym mniej robił przy tych pierniczkach. Jeszcze z roku Sebastian sam będzie je robił. Augustynka pewnie będzie chciała mu pomóc. Pójdzie w drugą stronę i wcale nie będzie chciał robić. Zobaczymy, jak to będzie. Używam od razu tej tacki, którą dzisiaj kupiłam. Cieszę się bardzo, że ją wzięłam. I tak wyglądają pierniczki. Wyszło nam w sumie 25. Zrobiliśmy na koniec jeszcze taką małą pompkę z Sebastianem. I tutaj przygotowałam już wszystkie dekoracje dla Sebastianka. Mamy też pianki, bo prosił o nie. Ja za chwilę zrobię lukier. Przygotowałam również pudełko do pierników. One jest z Home Bargains. Kupiłam w tamtym roku jeszcze w Wielkiej Brytanii. Więc ja robię lukier. Będzie to prosty lukier z cukru, pudru oraz soku z cytryny. I ja zostawiam pierniczki dla Sebastianka do ozdabiania. Yes. Do ozdabiania, a ja będę zabierała się za ogarnięcie tego pełnego zlewu, więc dzisiaj będę się już z Wami żegnała. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik oczywiście Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o kciukach do góry i widzimy się w następnym vlogmasie. Pa, pa. Pa, pa. Masz jeszcze mąkę tu. 8. Och, ty. Thank you.
Thank you.